Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku Void Boyard. Zgodnie z zapowiedzią, statystyki zadań z wersji 2008-2009, która była nadawana na antenie telewizji polskiej programu drugiego, w skrócie TVP2. I dzisiaj przedstawię Wam statystyki dotyczące pierwszych pięciu zadań. Właśnie z tamtej wersji. To jak już powiedziałem, te statystyki zostały opracowane na podstawie 24 dostępnych odcinków na 26, gdyż jak już Wam powiedziałem, odcinki z udziałem drużyn Katarzyny Zieńskiej i Anny Prus nie są dostępne na YouTubie, ale mimo wszystko myślę, że możemy zaczynać. A zaczynamy od rowerka ręcznego. To zadanie w wersji TVP2 w polskim Foycie Boyard zostało rozegrane 6 razy. 6 razy na przestrzeni tych 24 odcinków. Na tych 6 prób jedna, tylko jedna, zakończyła się powodzeniem, zwycięstwem, zdobyciem klucza. 4 zakończyły się przegraną, a jedna nie dość, że zakończyła się przegraną, to jeszcze przy okazji więzieniem. No i ciekawostką jest fakt, że akurat tym jedynym więźniem, który został wygenerowany przez ręczny rowerek, był Przemysław Saleta. Kolejne zadanie. Spadający sufit. Spadający sufit to jest zadanie, które również zostało zagrane w Foycie Boyard 6 razy na przestrzeni tych 24 odcinków. Z czego 2 próby zakończyły się sukcesem, czyli zdobyciem klucza, 4 próby porażką. Nie było żadnych więźniów z tego zadania. Lecimy dalej. Dalej mamy beczkę. Beczka została rozegrana 4-krotnie. I tutaj mamy pół na pół. 2 próby zakończyły się zdobyciem klucza, 2 próby porażką. Natomiast tutaj podobnie jak przy spadającym suficie nie było ani jednego więźnia w polskiej wersji Void Boyard. Dalej mamy katapultę. Katapulta to jest zadanie, które zostało rozegrane 2-krotnie i obydwie próby zakończyły się porażką, ale żadna nie skończyła się więzieniem. I ostatnie w dzisiejszym odcinku mamy planetarium. To zadanie w polskiej wersji Void Boyard zostało rozegrane 3-krotnie. 3-krotnie, z czego jedna próba zakończyła się sukcesem, 2 próby porażką. Dobrze. No i oczywiście planetarium nie wygenerowało również ani jednego więźnia. Dobrze, tak więc to już wszystko na dzisiaj. Te 5 zadań, kolejne zadania w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.